Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Jak wiecie, w ostatnim czasie jestem troszeczkę rzadko na YouTube, ale nie bez powodu. Troszeczkę studiuję różne tematyki niezwiązane z kanałem, więc nie chcę za bardzo na te tematy nagrywać, bo to są herezje. Tak jak Turbolącin, więc dlatego nie nagrywam nic z tego. I nie chcę za bardzo rozszerzać tematów spiskowych. Niektórzy pytali się mnie prywatnie, jak tam Pitgang, a mianowicie stoi rozebrany i czeka, aż mi się zachce. Pewnie jesteście na mnie źli, że jeszcze tego nie skończyłem. Obiecałem, że to zrobię na Sylwestra, już minął miesiąc i nic nie zrobiłem. Kurde, mele, no. Powiem wam szczerze, że jakoś straciłem wenę do tego, a tak na siłę nie chcę, naprawdę nie chcę na siłę tego robić. A zarazem chciałbym to zrobić, żeby to tak w miarę też wyglądało i było proste w zrozumieniu. Nie wiem, jakoś tak weny nie mam, tak wam szczerze powiem. Składa, też chciałem wam nagrać odcinek teraz właśnie, kurde, w niedzielę, ale się nie udało. Z racji takiej, że siadłem przy tej instalacji i tak samo nie miałem weny, bo brakuje mi tylko instalacji do odpalenia motorka. Zacząłem tam dubać te kabelki i to wszystko. Nie nagrywałem. Możecie być na mnie źli, że nie nagrywałem, ale no nie macie, nie ma nic ciekawegoście nie stracili. Zdenerwowałem się. Odechciało mi się i pierdzielę tego kłada na razie na bok. Mówię wam. Możecie mieć to mnie za złe, ale no muszę mieć wenę, żeby robić, bo tak na siłę to naprawdę robota nie idzie i tylko człowiek się denerwuje. Muszę mieć wenę. Jak się uda, to w połowie tygodnia albo pod koniec następnego tygodnia może już kłada odpalimy, ewentualnie wpadnie kolejny kład, której już widzieliście kiedyś na odcinku, naprawiałem go. On chyba jest palący, jeżdżący, a jak nie, no to przełożymy silnik z jednego do drugiego. Ten po generalnym remoncie, co mam 4 plus 1 skrzynie, znaczy 3 plus 1 skrzynie i tam już jest instalacja gotowa, na krótko, ładną zrobiłem, więc tylko podepnę cykwuch i odpalimy i się przejedziemy. Pewnie jak zwykle wyjdzie, że będzie problem. Teraz wszyscy, którym się właśnie nie podoba, no niestety będą mieć co komentować, mianowicie jest tu totalny bajzel. No nie ukrywajmy, nie jestem z tego dumny, ale zrobił mi się tu mały bajzel, ponieważ bardzo dużo sprawdzam rzeczy. Nie mam tu mojego zeszytu, pół zeszytu zapisanego różnymi pomysłami i tego typu sprawami. Bo tam są herezje w tym zeszycie. Coś, co nie ma prawa działać. Dlatego wam nie pokażę tego. Pewien czas temu dałem właśnie posta na YouTube. Zastanawialiście się, co to jest. Chociaż bardzo dużo osób prawidłowo odpowiedziało. Jest to webasto. Mianowicie w garażu mam zimno i chciałem sobie zrobić grzanie garażu. Ale no nie ukrywajmy. Nie ukrywajmy, że nie skończyłem tematu. Zacząłem tutaj, kurde, mierzyć, wszystko fajnie. Kabelutki na stronach, co do czego jest. Jak to wypodpinać. No, mianowicie odczaiłem już wszystko, ale jeszcze nie udało mi się odpalić tego webasto. Termotopce. Może plakietkę pokażę, żeby nie było. Bez weny to no naprawdę nic nie zrobimy na tym kanale. Muszę mieć wenę. I będziemy ruszać ostro wtedy dopiero. Uwaga! Apel do moich widzów z okolicy Małopolski. Z Małopolski, no, można tak powiedzieć. Jeśli macie jakiegoś pitbajka, może być Loncin, MRF, ICF, Diabolini, nie Diabolini, różne tego typu sprawy poniżej ceny rynkowej. Chętnie od was taki sprzęt odkupię. Najlepiej takie 120, 125, 140 w górę. Ewentualnie też 110 wchodzą w grę. A dlaczego? A mianowicie mój kanał jest poświęcony pitbajkom. Dlatego chciałbym się podszkolić. Pytacie się mnie o pitbajki. Różne. MRF,
ICF, Diabolini, nie Diabolini, kurde, Lonciny, nie Lonciny i tego typu sprawy. Co o nich sądzę? Jak zauważyliście na YouTube, jest bardzo dużo ludzi, co no, wypowiada się na temat motorów, swoje opinie, nieopinie i tego typu sprawy po zdjęciach. Polecają motory po zdjęciach i po specyfikacji. A mianowicie ja, jak nie jedna osoba już do mnie pisała w tych sprawach, jaki motor polecam, czy nie polecam, co o nim sądzę i tego typu sprawy. Te osoby wiedzą, co odpisuję. Mianowicie, jeśli motoru nie użytkowałem, nie jeździłem na nim, przynajmniej z tydzień z nim się nie zapoznałem, nie jestem w stanie się wypowiedzieć. No bo nie znam motoru, nie znam jego wad, zalet, bo to, co jest na papierze napisane, niekoniecznie musi to oddawać rzeczywistości. Na przykład Lonciny 250 na papierze ma 25 koni, a w realu jedzie, no jak to jedzie. A dla porównania, zobaczcie sobie na YouTube motor 25-konny, mianowicie Honda CRF150RB. Zobaczcie sobie, jak ten krosik jedzie. A też ma 25 koni. I teraz, czy Lącin i ta Honda jadą tak samo? Mniej więcej, bo logiczne, że jeszcze przełożenia, wielkość kół i tego typu sprawy, ale czy jadą choćby nawet podobnie? Zastanówcie się nad tym. No i kończąc, jeszcze raz powtarzam, jeśli macie jakiegoś pitbike'a w rozsądnych cenach, najlepiej poniżej ceny rynkowej, może być niekompletny, może być uszkodzony po wybuchu, no najlepiej takie mnie interesują, no to jak będzie w dobrych pieniądzach, odkupię od was tego sprzęta. A co będziemy potem z tymi sprzętami robić? A mianowicie, jeśli będzie to pitbike, którego nie miałem, zrobimy go, pojeździmy, zrobimy recenzję. Muszę właśnie sobie spisać na kartce mniej więcej takie podpunkty i każdego jednego pitbike'a będziemy testować w podobny sposób, no może nie identyczny, bo czasami z czasem może się seria testów troszeczkę zmienić, bo miałem zbudować tor, ale jeszcze mi się nie udało, tak to bym na torze go, na torze bym te wszystkie pitbike'i testowali, chociaż to jeszcze nie jest przekreślone, bo na wiosnę możemy coś zbudować małego do testowania pitbike'ów, żeby określić czasy przejazdów i zawieszenie i tego typu sprawy. Więc będziemy tak testować te pitbike'i. Będę mógł wam wtedy powiedzieć, czy polecam, czy nie polecam danego pitbike'a, co o nim sądzę. Bo na chwilę obecną no, jest dość dużo tych modeli, a ja nie jeździłem tylko na paru. Więc no, wypowiedzieć się nie jestem w stanie. A dużo ode mnie oczekujecie, więc pasuje się doszkolić. I tak samo mam prośbę do producentów. Jeśli się nie boicie, jeśli się nie boicie, a chcielibyście, żeby kurde taki Janusz jak ja sprawdził waszego sprzęta, a potem wydał werdykt, no, zachęcam do kontaktu przez Instagrama, Facebooka, Rafał Wójcik, przez grupę na Facebooku, link na dole w opisie pod filmem znajdziecie, możecie mnie namierzyć, jestem tam administratorem. Ewentualnie przez maila. Na pewno znajdziecie do mnie, jak ktoś będzie chciał, to na pewno znajdzie do mnie kontakt. Nie ukrywajmy, ja tylko i wyłącznie mogę oferować prawdę, więc jeśli coś będzie mi się podobało, to powiem, że mi się podoba. Jeśli mi się coś nie będzie podobało, to tak samo powiem, że mi się nie podoba. Nie będę na siłę nic ubarwiał. Tak jak u mnie na kanale od samego początku było, tak i będzie teraz. Więc co mi się będzie podobało, to powiem we filmie. Co mi się nie będzie podobało, to mi też powiem. Tylko i wyłącznie mogę się zgodzić na przetestowanie tego sprzęta na takich warunkach. A teraz ciekawostka. Oczywiście podkreślam na początku, że ja się kompletnie na tym nie znam. Troszeczkę się zaciekawiłem tematem, bo ja lubię takie ciekawe tematy, takie niemożliwe. Mianowicie zaciekawiło mnie, jak były dawniej
zasilane te telegrafy. Mianowicie wychodzi na to, że były zasilane z ziemi. No, coś tam było chyba wkopywane w ziemię czy coś, no i potem był prąd znikąd. Więc zaciekawiłem się tym, poszukałem troszeczkę, pogrzebałem w temacie i okazało się, iż, że jak wbijemy rurkę miedzianą i rurkę stalową, ocynkowaną lub jakąś nierdzewną w ziemię, no to potem mamy jakiś prąd. Na razie są te prądy znikome, ale za niedługo może się uda mi coś wykombinować, wyczarować. No, tylko muszę się wyszkolić, doszkolić w tym temacie. Jak coś, soreczki, sorki, że to tak, kurde, może być trochę słabo widać, ale wbiłem sobie rurkę miedzianą i kawałek pręcika stalowego, ocynkowanego w ziemię. I patrzcie, co się stanie. Nie wiem, czy mi się uda to pokazać jedną ręką, ale coś się tutaj stanie. Voilà! Mamy prawie 1 volta prądu stałego. I co ja zrobiłem? Wbiłem sobie tutaj drugą rureczkę, tylko troszeczkę w innym, jakby to można powiedzieć, troszeczkę inaczej, po swojemu. Jest praktycznie to samo. No, jest akurat 80 coś. Bo to jest, musiałbym to ładnie równo, też jest w granicach 90. No, nie da rady tak. Wierzcie mi, że w granicach 90 to musi być dobry styk. A tak jedną ręką nie zrobię. Jak połączymy to z tym, jedno z drugim, nie mamy tutaj 2 volty prawie, tylko 1,5. No niestety nie rośnie nam to jak przy zwykłych bateriach, bo tracimy troszeczkę na tym. Ale jakby połączył takich, kurde, parę rureczek, no to już jakaś lampeczka będzie świecić. Jak tam, kurde, myślicie? Troszeczkę ciekawy temat, nie? Wbijamy w ziemię coś i już mamy prąd jakiś. No i jak widzicie, wychodzi na to, że jednak coś w tym prawdy jest. To, że tam z ziemi brali prąd do tych telegrafów, czyli znikąd darmowa energia i tego typu sprawy. Więc no, tylko wyczytałem, że podobno musi być wilgotna ziemia, bo jak będzie sucha, no, za płytko i będzie sucha, no to nie będzie to działać. Po prostu będzie prąd mniejszy. Ale no, ja się na tym nie znam, więc nie wypowiem się. Jeśli ktoś zna ten temat, jakie to zjawiska tam zachodzą, może się wypowiedzieć. Ewentualnie możecie sobie w domu taki eksperyment przeprowadzić, nawbijać tych rureczek troszeczkę więcej, połączyć to i zobaczyć, czy tam się wam uda uzyskać. Potrzeba tam mniej więcej około 5 V, żeby te LEDy się, ten jeden pasek LED zaświecił. Żeby jeden taki pasek potrójny, może taka sekcja LED, żeby się zaświeciła, potrzeba około 5 V, więc no, trzeba byłoby tam chyba tych zrobić parę takich, kurde, tych pierdzielników. I gdzieś tyle wam tego potrzeba, tej rureczki, o. Gdzieś tyle wbijacie, gdzieś tyle w ziemię, na taką głębokość, żeby troszeczkę wystawało i musi być ziemia wilgotna. Przetestujcie sobie, sprawdźcie sobie. No, myślę, mi się wydaje, że to bardzo ciekawy temat. I bardzo mnie ciekawi, ile by to działało. Czy to się jakoś wyczerpuje, czy coś. Mi się wydaje, że chyba to odparowywuje tą wilgoć i jak nie będzie mokre, no to nie będzie działać. U mnie jest dobrze tyle, że u mnie mam strasznie podmokły teren, więc wilgocią nie musiałbym się martwić. Wręcz ja bym sobie całe tutaj piwnice przerobił na jedną bydlacką baterię i osuszałoby mi przy okazji tutaj. Osuszałoby mi tutaj piwnicę przy okazji i jeszcze by prąd produkowało. No. Dobra, to tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się standardowo niebawem w kolejnym odcinku. Jeśli wam się podobało, jeśli macie jakieś sugestie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. I nie męczcie mnie tak za bardzo, bo ostatnio jest bardzo dużo pytań od was. Nie wiem jakim cudem, ale bardzo się wam pity w ostatnim czasie psują. Chyba przez tą zimę, przez tą wilgoć w śniegu. Chyba tak. No to tyle. Na razie, do następnego. Trzymajcie się, hej!